Cześć, dzisiaj mam dla Was malucha spod znaku Toyoty. Toyota Yaris. Jakaś tam limitowana wersja 2010, czy 2010 podobno. I rok produkcji tego auta jest 2010. Samochód jest krajowy, z prywatnych rąk, jeden właściciel. No i też właśnie widać, że prywatny, dlatego że całkiem inna wersja wyposażenia niż te wszystkie paskudne flatówki gołe. Samochód jest silnikiem 1.3, ma 100 koni. Wersja wyposażenia, no to tak jak mówiłem, tak jakaś tam limitowana, ale to odpowiedni, powiedzmy jakieś chyba luny. Ma felgi aluminiowe, tak jak widać. Ma klimatyzację, ma skórzaną kierownicę, sterowanie radiem i inne zegary całkowicie, jak w T-Sporcie, czyli nie elektroniczne, a zwykłe, tradycyjne, analogowe. Opony tutaj są nówki, bo one są z 18 roku. Zobaczcie, 11 tydzień 2018. Uniroyal Rain Sport Expert, więc bardzo dobra na deszcz opona. Felgi ładne, oryginalne, nieponiszczone pomimo upływu lat. I w ogóle bardzo ładny samochód. Tu z przodu tak, jeśli chodzi o tarczę hamulcową, no to ten rant jest dość gruby. Klocek też jest bardzo gruby, więc albo wymieniać, no albo dojeździć te klocki. Karoseria praktycznie nie ma żadnych uszkodzeń i jest bezwypadkowa. Zaraz Wam pokażę, co było robione, ale to po prostu drobiazg. Tu jest jakieś małe coś, małe zadrapanie i praktycznie tyle. No nie mam Wam tu co więcej pokazać. No, bardzo ładny samochód, fajnie utrzymany. Aha, tu jeszcze są ryski na tylnym zderzaku. Ładny wóz, 9 lat, ale bardzo fajny stan. 2010 rok produkcji, 162 tysiące km, mniej więcej połowa przebiegu do 16 roku w Toyocie, później już przeglądy gdzieś w serwisie niezależnym, no ale mamy badania techniczne, więc te przebiegi są dokumentowane. Elektrycznie sterowane szyby, blokada szyby prawej, otwieranie, zamykanie ze środka. Tutaj ładne takie listwy, to też nie był standard, to jakaś jest pewnie listwa akcesoryjna. Fotel wygląda dobrze, tutaj jest małe takie zagniecenia, ma jakieś może powiedzmy, ale nic nie poprzecieramy. Dobrze to się prezentuje. Skórzana kierownica, sterowanie radiem, elektrycznie regulowane lusterka, klimatyzacja manualna, no i te zegary, zobaczcie. Analogowe, nie elektroniczne, jak jesteśmy przyzwyczajeni od lat w Yarisie, tylko analogowe. Jest komputer pokładowy. Co jeszcze? Tutaj mamy schowek, tu mamy schowek, tu mamy schowek. Schowków jest bardzo dużo, tu jeszcze takie półeczki. Jest aux i światła, halogeny, włącznik halogeny. Tylna kanapa, bardzo ładna, dzielona 1 trzecia, 2 trzecie, są isofixy. Zajrzyjmy pod maskę. Jeden 3 benzynowy motor, 100 koni, bardzo ekonomiczny, dość dynamiczny. No i jak to w Toyota, bezawaryjny. I z łańcuchem rozrządu. Bagażnik, jak to w takim małym aucie, aczkolwiek Jazz ma większy. Nie wiem, ile tu jest litrów. Ale mniejszy na pewno niż wcześniej. Koło dojazdowe. Jest książka serwisowa. Instrukcja, etui. Cały komplecik, co się dostaje w Toyocie.
I tak, 15 tysięcy w lipcu 11, 22 w czerwcu 12, w czerwcu 13,36, w lipcu 14,50, 65 w maju 15, 79 w marcu 16. W tej chwili ma 162 tysiące kilometrów. No, tyle ma przebiegu. Drugi kluczyk. Pierwszy jest z pilotem i z tym sterowaniem. Sterowanie kluczyków z guzikami jest po prostu. Pokażę Wam grubość lakieru, a zanim pokażę grubość lakieru, to pokażę uszkodzenia, które miał samochód. Uszkodzenia to powiedzmy takie dość duże słowo, jak na to, co tutaj się wydarzyło. Zobaczcie, tu jest zagnieciony zderzak. No i ten zderzak był wymieniony, uszkodzony halogen też wymieniony. I też ten zderzak tutaj na tym zdjęciu nie widać, ale on tutaj zarysował błotnik prawy przedni, więc ten błotnik był również lakierowany. Tu jest z bliska. Ta maska nie jest uszkodzona, tylko ona jest otwarta, aczkolwiek według mnie, nie wiem, myślę, że cieniowali po prostu, bo ona jest tak cienko, ma 150 około mikrometrów, a nie była uszkodzona, więc myślę, że cieniowali do zderzaka. O, tutaj widać troszeczkę, że ten zderzak tutaj nie pasuje i tu było zarysowanie. Tu jest jeszcze z bliska, to jest zdjęty zderzak i to jest to zadrapanie, więc z tego powodu ten błotnik tutaj jakieś tam 120-130 mikrometrów ma. Więc uszkodzenie żadne, bezwypadkowe auto. Ta naprawa była wykonana w Aso Toyoty. No i zobaczcie. Maska, tak jak mówiłem, no nie była uszkodzona, ale widać, że jest troszeczkę grubiej. 120, 140, tutaj 140, więc myślę, że bliskość tego zderzaka spowodowała, że tutaj pocieniowali tą pokrywę silnika. 126, no i błotnik tutaj też jest 125, 109, 102, 119. A nominalna wartość to jest około 60 tutaj w Toyocie. 65, 59, 71, 58, 67, 82, 77 pokrywa bagażnika, 66, 76, drzwi tylne lewe 60, 54, drzwi kierowcy 60, 63, dach. 42, no i błotnik lewy przedni 69, 58, no i tutaj 120, więc reasumując, ta maska cienko, jakby może przelakierowana, może bardziej cieniowana, zderzak jest wymieniony, halogen wymieniony i ten błotnik też cieniutko przelakierowany, drobne zarysowanie na samym rancie było. Zapraszam Was na autoprofesja.com.pl, tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego auta i szczegółowy opis lub też inne samochody. Zapraszam na używanahonda.pl, tam znajdują się Hondy krajowe od pierwszych, drugich właścicieli. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv, na YouTube będziecie na bieżąco z prezentacjami. Dziękuję, do zobaczenia.